I teraz ponownie wracamy do piaskownicy. Na rykoszecie pojawiły się informacje o zmianach w różnych drzewkach, szczególnie na tych wyższych poziomach. Przypominam, że Wargaming początkowo będzie testował tylko wyższy tier na serwerze piaskownica. Chcą zacząć od góry samej i będą stopniowo schodzić w dół, aż do takiego momentu, w którym pojazdy będą w miarę zbalansowane i będzie te zmiany można wprowadzić na nasz zwykły serwer. I jeszcze raz przypominam, że to są tylko testowane parametry, nic pewnego. I od samej góry zaczynamy od STA2, które miałby stracić na penetracji. Ostatnio pojazd ten zyskał, a teraz wraz z innymi pojazdami traciłby szczególnie na penetracji i uszkodzeniach. Widzimy, że minimalna penetracja spadłaby o 26, a maksymalna o 44. Obrażenia zmalałyby o 20. I teraz trzeba wyciągać z tego wnioski, bo wiadomo, to się jeszcze może zmienić. Chodzi o wyciąganie wniosków, tak jak przy tym pierwszym filmie. Tendencja ma być taka, że czołgi średnie mają mieć teraz gorsze armaty, tak aby ciężkie wróciły do łask. Dlatego też na razie wydaje mi się, że jest to w miarę dobry kierunek, dlatego że no trzeba jakoś wyrównać te pojazdy, tak aby ta złota amunicja nie miała aż takiego dużego wpływu. Maksymalna penetracja to oczywiście amunicja premium, tak? Tak to należy rozumieć. Bardzo podobne zmiany otrzymuje STA1. Również dzieje się podobnie z typem 61, tylko tutaj akurat są te zmiany troszeczkę jeszcze pomnożone, bo wiadomo, lepsza armata. Ale zacznijmy sobie teraz od STB1, bo to dziesiątka. Tutaj widzimy, że zmiany są poważniejsze. Oprócz tego, że Wargaming chce troszeczkę pogorszyć działa średniakom, tak aby ciężkie miało większe szanse na przeżycie, to również wytrzymałość średniaków musi zmaleć, bo teraz średniaki mają bardzo podobną pulę HP do dziesiątek ciężkich, tak? Dziesiątki mają po 2300, 2200, nawet 2100, a średniaki nawet też 2000, więc ta różnica jest prawie niezauważalna. Teraz na przykład takie STB1 ma 1320 HP, czyli dużo, dużo mniej. Według mnie jest to lekki przeskok. Dlatego, że 1500 to już jest mało, ale 1300 to tak naprawdę mało, więc troszeczkę chyba za bardzo przesadzają w tych zmianach. No wiadomo, mogą tracić czas dalej, ale chodzi mi tylko o to, aby to miało wszystko sens. Kolejna rzecz, która się zmienia, to chałbice i ogólnie te najpotężniejsze armaty. Zauważyliście już, że Wargaming będzie chciał coś wykombinować takiego, aby nie było szans na zdjęcie drugiego pojazdu na hita. Bo to psuje bardzo grę. Wiem, że to sprawia też frajdy, jeśli na przykład teraz strzelamy sobie takim oho, oi, w inny piąty, szósty poziom i go zdejmujemy na hita, ale to jest nieprzyjemne do tego, kto pada. Bardzo nieprzyjemne. I dlatego też wszystkie te deki będą teraz miały na przykład lepszą cenność, ale już nie strzelają za 1000, tylko za 900, nie za 750, a za 700, a hobice zamiast 700 zadają 620 uszkodzeń. To jest według mnie poprawna zmiana, bo trzeba likwidować sytuacje, w których ktoś pada na hita, bo to po prostu niszczy grę graczom. Typ 5 Heavy, tutaj widzimy, że niestety ten pojazd by trochę potracił, ale to jest zrozumiałe, bo medy też tracą. On nie może być w tej samej wersji, więc i tak te zmiany są kosmetyczne. 3 mniej, 5 mniej, to akurat jest spoko. Także widzicie, ja nie chcę tych parametrów czytać wam, bo to jest nudne i to nic nie da wam. To się i tak zmieni. Chodzi o to, aby zobaczyć, co się zmienia, w jaką stronę idzie serwer testowy i czego możemy spodziewać się już niedługo, pewnie pod koniec czerwca albo na początku lipca. Tak, aby wiedzieć, z czym mamy do czynienia, więc tutaj tak to wygląda. TVPek to w ogóle miałby być zupełnie inny pojazd teraz. Zobaczcie, 1200 HP, więc jeszcze większy przeskok. Dalej mamy kolejne drzewka, na przykład francuskie i tutaj przejdziemy sobie od razu do dyszki, na przykład taki Forz. Zobaczcie, że on traci no dużo mniej. Dlaczego? Dlatego, że obecnie jest już słaby, więc Wargaming widzę tutaj już myśli i nie niszczy czołgu, który i tak już jest słaby. Tylko te minimalne zmiany o 30-40 danej wartości, ale na przykład działa, już mu nie psują bardziej. A pamiętajmy o tym, że pojazd ten będzie się już wyróżniał czymś, bo reszta też straci. A teraz naprawdę coś interesującego. 10 poziom Pachatinon Arta. Możemy oczywiście teraz powiedzieć sobie, że straci zasięg widzenia, straci prędkość. Niby będzie krócej celował, ale zobaczcie, co się stanie.
bardzo, bardzo ważne. Minimalna penetracja 11, maksymalna penetracja 19, obrażenia 700, obrażenia po modułach 105, promień splasha 7, a teraz 4. To jest przełomowy moment, moi drodzy. Wargaming chyba w końcu poszedł po rozum do głowy i będzie chciał zrobić to, co ja chciałem, żeby stało się już dawno. Artyleria celniejsza, ale koniec z one-shotami, koniec z dziesiątką modułów padających po jednym strzale. Według mnie rewelacja, to naprawdę bardzo mnie cieszy i teraz to będzie chyba chciano zrobić z każdą artą, tak mi się przynajmniej wydaje, bo to by miało sens, aby w końcu zakończyć era one-shotów artylerii, tak? Ja wiem, że teraz artyliści sobie pomyślą chwilę, już koniec z one-shotami. To nie będzie tak źle, bo będziecie mieli większy splash i będziecie mieli większą celność. Więc to byłoby fair, bo każda strona by na tym zyskała, tak? Arty nie strzelałyby już tak bardzo kalafiorami, ale miałyby za to inne właściwości. 90, to już mówiłem, więc to akurat pomijam. O, tutaj premium Celecek, zauważmy, że on akurat by stracił, ale to chyba każdy ósmy tier teraz będzie miał mniejsze uszkodzenia, a to dlatego, że czołgi tracą punkty wytrzymałości, więc obecne uszkodzenia byłyby za dużą przesadą. Tutaj akurat Revaloris, on to już naprawdę porządnie oberwa, więc to mnie trochę martwi. Damage 390 spada do 290. No, jak takiego pojazdu na pewno bym mnie teraz nie kupił. Tutaj akurat ta lorka, to wiemy. Tutaj inne pojazdy i jakieś inne pojazdy. Dobra, szukam arty, aby zobaczyć, czy mój ukochany CGC się zmienia. Jeśli tak, to jest to na pewno rewelacja. Tak, penetracja spada również. Boże, dzięki ci. Koniec, zobaczcie, uszkodzenia. 2200, 1200. Jest. Na to czekałem. Obrażenia po modułach spadają o połowę. Nawet jeśli artyleria ta będzie celniejsza, nawet jeśli będzie miała większy splash, to i tak wciąż będziemy mieli w końcu koniec ery one-shotów, także to mnie bardzo, bardzo cieszy. Ja mogę teraz już nawet nie sprawdzać reszty danych, bo wiem, że to zmierza w dobrą stronę, przynajmniej jeśli poszli po rozum do głowy, jeśli chodzi o artę, to wątpię, aby gorzej było z resztą nacji. Tutaj mam jeszcze Chiny. Zobaczmy sobie te 4 myślnik 3. No on dalej jest pogorszony niestety. Także jeśli on jest dalej pogorszony, to wątpię, aby było lepiej z resztą. Dalej mamy Storwyjskie jedynkę, czyli chiński średniak 10 poziomu. Jak widzimy, porządnie obrywa i nie tylko pod względem działa, ale również zasięgu widzenia o 100 mniej. Zawieszenie gorsze, więc wolniej będzie jeździł. No ogólnie tutaj dużo, dużo rzeczy na minus. Ale powiem szczerze, i tak jestem pozytywnie nastawiony, bo my nie do końca wiemy teraz, jak to wygląda tam faktycznie na tych testach, tak? W momencie, kiedy patrzymy, jak pojazd wygląda przy innych pogorszonych pojazdach, te parametry naprawdę mają sens. I nie każdy pojazd wygląda źle już. Więc względem tych pierwszych prób sporo się zmieniło na plus. Tutaj mamy radzieckie pojazdy. O, zobaczmy sobie artę, szukamy arty. Su-14 myślnik 2. Zobaczmy uszkodzenia. Zmalały. Bardzo, bardzo dobrze. Dalej, co mamy? 212. Mniejsze uszkodzenia. Dobra. A dziesiątka? Dziesiątka również. Penetracja drastycznie słabsza. Obrażenia dla modułów dużo mniejsze, o połowę dokładnie, 120. Obrażenia po modułach, jak to czytać, bo nie wiem, czy też wyjaśniłem to. Mamy teraz szansę na uszkodzenie na przykład magazynu z amunicją, na uszkodzenie gąsienicy, na uszkodzenie wieży. Każdy kaliber, każda arma ta ma jakąś tam wartość. I czym mniej, tym mniejsza szansa na właśnie uszkodzenie danego modułu. Artylerie często psują nam moduły, więc czym mniej, tym mniejsza szansa na to, że nam po jednym strzale wszystko w czołgu się popsuje i nie będziemy mogli dalej kontynuować bitwy, więc to mnie bardzo, bardzo cieszy. Zobaczmy sobie dyszkę jakąś jeszcze. Może być obieg 430, czy tobie smalał?
damage na minutę, bo jeśli nie, no to dalej tam Wargaming jeszcze trochę zwariował. Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Widzimy, że uszkodzenia są mniejsze. Rof jest dalej wysoki, 9, ale już zmalał. 6,5. Nie no, lepiej, jest dużo lepiej, zobaczcie. Nie no, dobra, czyli tamte zdjęcia początkowe to były naprawdę stare testy. Teraz szybkość szczelność jest mniejsza, dużo mniejsza. Czas przodowania 6,5 sekundy, więc rewelacja. Idą po rozum do głowy. Moi drodzy, T22 jeszcze. No widzimy, tylko damage mniejszy, bo i tak by już, i tak już ostatnio stracił. Więc wnioski są bardzo proste. Nie mamy czego się bać, dlatego że gra będzie szła w stronę balansu czołgów ciężkich, aby były one użyteczne na polach bitew. Będzie szła w stronę niszczenia głupot w postaci one-shotów, art. I będzie to na pewno lepiej, więc możemy tylko z przyjemnością patrzeć na przyszłość World of Tanks, bo zapowiada się to naprawdę pozytywnie. Także dajcie znać, co wy o tym myślicie. Może ja jestem za dużym optymistą, ale jeśli to wygląda tak, jak wygląda, to ja czekam na te zmiany i chętnie je przetestuję już niedługo. Także dziękuję za uwagę, do usłyszenia, cześć!